Pani Igi Świątek zaczynają wyrażać poważne obawy o jej stan emocjonalny i zawodowy. Niedawno tenisistka ogłosiła, że rezygnuje z udziału w prestiżowym turnieju wygrana w Tokio, tłumacząc swoją decyzję sprawami rodzinnymi. Teraz głos w tej sprawie zabrał jej pierwszy trener, Artur Szostaczko, który w swoich wypowiedziach zawarł gorzkie słowa, sugerując, że świątek może przechodzić przez trudny czas w swoim życiu. Świątek nie miała ostatnio łatwego okresu w swojej karierze. Problemy rodzinne, o których poinformowała, potwierdzają krążące od dawna plotki dotyczące jej matki, Doroty Świątek. Według informacji opublikowanych w magazynie Polityka, Dorota zniknęła z życia Igi i jej siostry Agaty po tym jak rodzice tenisistki się rozwiedli. Dorota Świątek wcześniej często towarzyszyła Idze na zawodach. Jednak ich relacje wydają się być teraz bardziej skomplikowane. Artur szostaczko w wywiadzie dla portalu i przyznał, że Iga jest wyczerpana nieustanną presją, by utrzymać pozycję numer jeden w światowym rankingu wygrana. Sugeruje, że jej ostatnie decyzje o wycofaniu się z kluczowych turniejów, takich jak w Seulu, Pekinie i Tokio, mogą wynikać z problemów mentalnych, a nie fizycznych. Sytuacja Igi Świątek wydaje się bardziej złożona, niż się wcześniej wydawało. Fani z niepokojem obserwują, jak te osobiste trudności mogą wpłynąć na jej karierę, a wszelkie spekulacje o stanie zdrowia psychicznego i rodzinnych problemach zwiększają niepewność co do jej przyszłości w światowym tenisie. Artur Szostaczko, pierwszy trener Igi Świątek, podkreślił w swojej wypowiedzi, jak ważny jest teraz czas na regenerację psychiczną dla tenisistki. Jak sam zauważył. Jeżeli głowa nie funkcjonuje, to ciało też nie funkcjonuje, bo nie czuje się pewnie. Według szostaczki, porażka w półfinale igrzysk miała duży wpływ na świątek, która może teraz potrzebować resetu, aby wrócić do formy. Wyraził także swoje wsparcie, trzymając kciuki za swoją byłą podopieczną. Ważną rolę w życiu Igi odgrywa jej psycholożka, Daria Abramowicz, która od lat pomaga tenisistce radzić sobie z presją i emocjami. Obie mają wyjątkową więź, którą widzowie mogli zobaczyć w serialu Netflixa. Szostaczko wskazał jednak, że teraz jest idealny moment, aby Abramowicz wykazała się swoimi umiejętnościami, zwłaszcza, że, jak zauważył, podczas meczów Abramowicz często ma więcej do powiedzenia niż trener Tomasz Wiktorowski. Stwierdził, że nie jest problemem mówić, jaki ktoś jest fenomenalny, gdy wszystko u zawodniczki funkcjonuje, ale prawdziwe wyzwanie pojawia się w trudnych chwilach. Szostaczko zakończył swoją wypowiedź, podkreślając ogromny talent Igi Świątek, co jedynie zwiększa oczekiwania wobec niej. Eksperci tenisa podkreślają, że głównym powodem, dla którego Iga Świątek wykofała się z kilku ostatnich turniejów, są sprawy osobiste, a nie przeziębienie, jak wcześniej sugerowano. Dawid Selt, mąż Agnieszki Radwańskiej, wypowiedział się na ten temat w programie Breakpoint na YouTubie, apelując o cierpliwość i zrozumienie: myślę, że trzeba opierać się na oficjalnych komunikatach z najbliższego otoczenia IG. Padło jasno, że do wycofania się z ostatnich imprez zmusiły ją sprawy osobiste. Marek Furian, również uczestnik tej rozmowy, zasugerował, że Fani mogą wkrótce zobaczyć Igę z powrotem na korcie, zwłaszcza na wygrana fajna z Wriadzie. Nie ma możliwości, żeby Iga odpuściła wygrana fajna z Wriadzie, bez względu na to, czy zagra w Wuhan, czy nie. Pomimo obaw o jej stan, eksperci są przekonani, że świątek wróci do formy po potrzebnym odpoczynku. Fani z niecierpliwością czekają na jej powrót. Życząc zdrowia i spokoju.